Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Bonguś, a w dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem, czy w ogóle istnieją laptopy gamingowe, czy proces technologiczny i ogółem postęp technologiczny doprowadził do tego, że w końcu możemy komfortowo grać właśnie na takim sprzęcie i jest on w miarę mobilny. Więc do dzisiejszych testów mamy laptopa MSI GL65 i zapraszam do odcinka. Let's go! Dobra, zaczynamy sobie naszą mini recenzję i zaczniemy tutaj od współczynnika, który wydaje mi się jest dosyć ważny, a mianowicie cena, bo jest to chyba tak naprawdę jedyne, co od razu na starcie rzuca się w oczy i zastanawiamy się, czy w ogóle warto to kupić. Więc mamy tutaj sprzęt za wartość 450 kebabów, bo tak, taka jednostka, taka waluta obowiązuje u mnie, czyli około 4,5 tysiąca złotych. I co się zawiera w tym laptopie? Procesor i7 9. generacji, mianowicie 9750H, więc to już powinno robić niesamowite wrażenie, w połączeniu z kartą graficzną GTX 1660 Ti. I jest to taka sama karta, jak właśnie zawarta przykładowo w modelach tak naprawdę stacjonarnych. Jest on wspierany 8 giga pamięci RAM oraz dyskiem SSD o wartości 500 giga, więc wydaje mi się, że dosyć uniwersalne połączenie. Ale oczywiście, czy laptop jest gamingowy? Stwierdzimy to prawdopodobnie na podstawie oczywiście gier, a te przetestowałem na nim 3, a mianowicie CS, Rocket League oraz PUBG. PUBG, który jest dosyć znany z tego, że jest słabo zoptymalizowany i wyciska ostatnie soki. Dodatkowo jest tu zawarta matryca 120 Hz, więc zdecydowanie lepiej niż współczesne konsole i to się powinno cenić. Jak wiecie, pozwala to na wyświetlanie dwukrotnej ilości, większej ilości klatek, więc dwukrotnie większa płynność jest na takim ekranie. To, co mi się mega podoba, to właśnie cienkie ramki tego ekranu. Jak widzicie, nawet jest tu zawarte na naklejce, że są właśnie cienkie i powinniśmy na to zwrócić uwagę. Matryca jest wykonana w technologii IPS, więc wszelakie kąty widzenia nie stanowią tutaj problemu. Dodatkowo macie wbudowane gigantyczne głośniki, które na pewno pozwolą wam na oglądanie komfortowo filmów dwie osoby i usłyszycie wszystko, wszystkie detale. Klawiatura jest podświetlona na czerwono, więc w super kolorystyce MSI, ale no nie wiem, ja akurat potrafię pisać nie patrząc na klawiaturę, więc dla mnie to jest jakiś żaden feature, no ale pewnie dla osób, które nie spędzają 1/3 swojego życia przed komputerem, pewnie jest to pomocne. To, co jest dodatkowo fajne w tym laptopie, to system wentylacji. Jak widzicie, przez połowę, nazwijmy to, spodu laptopa macie taką naprawdę kratkę wentylacyjną, gdzie właśnie ergonomia i kultura pracy mega przez to wzrasta i nie macie takiego problemu, że połowa, nie wiem, sąsiadujących do was ludzi patrzy, co wy robicie, że laptop wam tak wyje. Nie, tutaj system wentylacji jest naprawdę dobrze pomyślany i przez to właśnie kultura pracy jest bardzo na wysokim poziomie. Oczywiście laptop zawiera również 1-gigabitową kartę LAN. Nie wiem, czy to już nie jest w standardzie, ale postanowiłem o tym wspomnieć, bo to przetestowałem. No ale teraz przejdźmy sobie do gier. Zacznijmy sobie tutaj od CSGO, czyli jednej z bardziej e-sportowych gier, jeżeli w ogóle nie najbardziej e-sportowych gier. I jak widzicie, ona tutaj ma ustawienia takie. Postanowiłem wam to nagrać. No i w tych ustawieniach działa właśnie tak, czyli w okolicy 120 klatek, więc jest jak dla mnie bardzo dobrze, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, matryca zawiera 120 Hz, więc to widać, jeżeli gracie w 120 klatkach. Co prawda nie zdążyłem przetestować, jak to zadziała w smoku, ale wydaje mi się, że jeżeli skorygujecie trochę swoje ustawienia graficzne na mniejsze, no to będzie wszystko ok. Kolejna gra to Rocket League i przetestowałem ją tutaj w full detalach, wszystko na maksa, jednakże nie byłem jej w stanie odpalić w full HD, pewnie to wymagało jakiejś większej ilości bawienia się, niestety nie miałem czasu na to, więc tak naprawdę przetestowałem ją w rozdzielczości 1366x768, o ile dobrze pamiętam. No i gra oczywiście tutaj trzymała stały poziom 120 klatek, zero zająknięć i tym podobnych rzeczy. Co prawda ja tak naprawdę limit klatek ustawiłem w każdej grze na 120 klatek, więc tak naprawdę gra by śmigała większej ilości, ale tak samo jak wspominałem wcześniej, dla mnie mega ważna jest tak naprawdę kultura pracy, czyli że laptop wam nie wyje w miejscu publicznym i tutaj właśnie tym się zastosowałem. Dodatkowo po co mam obciążać kartę graficzną jeszcze bardziej, skoro praca na baterii wtedy będzie krótsza. Dlatego właśnie ustawiłem sobie limit 120 klatek, bo i tak widać to na tej matrycy maksymalnie taką ilość klatek. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Ale gra właśnie Rocket League śmiga tutaj bardzo miło i tak naprawdę mamy zero strat, no i spadnięć w ogóle przy jakiejkolwiek bramce, przy jakimkolwiek efekcie. Tak jak powiedziałem, gra śmigała w 768p, więc pewnie jakby się ustawiło nawet Full HD, to wydaje mi się nie byłoby problemu. No i ostatnia gra, jaką przetestowałem, to PUBG, czyli to właśnie, o czym mówiłem, że jest to tak niezoptymalizowane maksymalnie. I tutaj gra, tak naprawdę uruchomiłem ją na start i odpaliła się ona w Full HD ze wszystkimi detalami na max, więc to było naprawdę fajne. Tutaj ustawiłem tak naprawdę w lobby licznik na 60, bo tak samo jak wcześniej mówiłem, po co mamy męczyć w ogóle grę, a dodatkowo po co nam w menu jakaś mega płynność.
a w samej grze odblokowałem licznik do 120 klatek, ale jak widzicie, gra tak naprawdę nie śmigała w takiej ilości, mianowicie maksymalnie co udało się wyciągnąć, to tam było okolice chyba 100 klatek, ale taka średnia, uśredniona wartość to wydaje mi się 80 klatek było. Więc tak naprawdę raz tylko gra, z tego co pamiętam, spadła do wartości 56, ale to było idealnie po lądowaniu, gdy jeszcze tekstury się doczytywały. Potem, gdy już byłem w otwartej przestrzeni, no to klatek było właśnie około 70-80, więc wydaje mi się, że mega komfortowe wartości do tego, by sobie fajnie pograć. Zważając na to, że bardzo dużo pecetowców ma nawet swoje monitory w właśnie ilości herców 60 albo 75, no to mając 80 klatek i matrycę o wartości 120 w laptopie, to jednak macie mega przewagę. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakaś kwestia, o której chciałbym wspomnieć, ale wydaje mi się, że nie. Może poza tym, że ten laptop występuje też w innej edycji, zawierając wtedy RTX-a 2060, więc jeżeli taka wydajność Wam się nie podoba, to oczywiście możecie ją zwiększyć, kupując trochę droższy model. No i to tak naprawdę tyle o tym laptopie. Jeżeli chodzi o pojęcie, czy laptopy nadają się do gamingu, to wydaje mi się, że ten przykład jest tutaj bardzo dobry i wydaje mi się, że odpowiedź jest tak, nadają się już do gamingu. Bardzo fajnie tak naprawdę tutaj sprawdza się w większości tytułów. Co prawda ja przetestowałem tylko 3, może są jeszcze bardziej wymagające, których ja nie posiadam i nie zdążyłem jakby przetestować. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego laptopa, no to oczywiście możecie zadać je w komentarzu, postaram się jeszcze odpowiedzieć, dopóki mam ten laptop, bo oczywiście dostałem go tylko do testów. No i jeżeli taki materiał Wam się podobał i chcecie ich oczywiście więcej, no to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybera, aby śledzić kolejne poczynania tego kanału. Do usłyszenia, cześć!